Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i no, zaczynamy grubo. Prawdę mówiąc, to zapomniałam, że od razu będzie bitka, bo będziemy wypędzać gniazdo. See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. Najpierw przyzwać, a potem odesłać. No dobrze. No tak, jeszcze coś tu widzę. Hidden. Jeszcze? A, chyba, że łapię akurat. Chyba tak. A, jednak nie, patrzcie. Jednak jeszcze coś było. Mamy to? Mamy. No dobrze, czyli teraz. Ujawniamy. Ukazujemy. Turn out and turn up! No to zaczynamy. Jeszcze mi się palce nie rozgrzała do takich rzeczy. Think you could take on a ghost? O kurczę, dobra. Skubany, strasznie się tepię, to jest najgorszy, oczywiście. Też ten ma 14 level, ten mnie tutaj kładzie straszne. Okej, mam ogniki. A, prawie było opętane. Znów ktoś. That spectre has seen a corpse and it wants it for its own. Kurde, opętał go, no. Ach, tego nie unikniemy, zapomniałam. No! Okej, straszliwie nam ucieka. W końcu wylazł, co? Mamy elitarny przeciwnik, zwiększono moc o 1. No dobrze, to teraz tak, bo my tu skończyliśmy na francuszce. Mamy podążać za liczbami. Niech na ja sobie tylko zerknę na mapę, bo z tego co pamiętam, tak, to my schodziliśmy z góry. Dokładnie, czy musimy się ładnie odwrócić. I tylko nas to ciągnie w tamtą stronę. Dziwne. A nie, akurat nie dziwne. Dobrze, my tu zeszliśmy z góry. Stąd. Ponieważ chciałam sprawdzić to miejsce. I czy my mamy tutaj już wszystko odkryte? Sprawdźmy to. Będę chyba biegaliśmy. Jeszcze tutaj sobie wejdziemy na górę, żeby niczego nie ominąć ciekawego. Ale stąd chyba coś już podnosiliśmy. No dobrze. No tak dla przypomnienia, to ona się na nas zdenerwowała, że ujawniliśmy, kim tak naprawdę jest. To znaczy... Oczywiście tylko w rozmowie przed nią, że... Nie dajemy się nabrać na to, co ona do nas mówi. I teraz tak, tu byliśmy. Tak, tu byliśmy. Dobra, to już mam teraz... Jestem pewna, że mamy czyste plecy. Czyli do przodu. No i teraz tak. Możemy iść na lewo i możemy też iść prosto. Nie... Podejdziemy sobie kawałek. Tu chyba będzie ognisko. Przynajmniej tak to wygląda. Już to będzie nasze miejsce. No właśnie, nasze miejsce odpoczynku. Ale na razie odpoczywać nie mamy potrzeby. Myślę, że uda nam się skończyć zadanie. Mhm. Ale zapalić możemy, żebyśmy mogli potem się tepnąć.
wygodnie do danej lokalizacji. Okej. I tu coś jeszcze jest. I tu możemy zeskoczyć. Pytanie, czy warto? O, proszę. Jednak warto. No, największa moja bolączka to, że jest tu tyle rozwidleń i tyle zakamarków i ciężko to sobie odpuścić, zostawić gdzieś z tyłu i przejść naprzód. No, niestety. Nie wszyscy mogą lubić, taka jest prawda. Niektórzy wolą na przykład skupiać się na fabule. Okej, i tędy nie wejdziemy. Czyli tu będzie musiała być jakaś ścieżka prowadząca do góry. I dopiero stamtąd będziemy mogli zejść na dół. Ale coś czuję, że to będzie później. Dużo później, albo nawet za, nie wiem, drugim razem dopiero, kiedy tutaj przyjdziemy. Będziemy potrzebować kolejnego razu. Bo z tego, co już mogliście zauważyć, to lokacje są troszeczkę podobnie zrobione jak właśnie w God of War, czyli będziemy jeszcze do nich wracać. I znów ten lampion z zamkniętym ognikiem w środku? Tak to wygląda przynajmniej. Tu niczego nie ma? No tak wygląda obiecująco, prawdę mówiąc. Dobra. Tu drzewo w ogóle jest cudne. Tam też się coś dzieje. Dobra, zgubiłam się delikatnie. I musimy zejść i pójść na lewo do zadania. No to jednak dobrze szłam. Jakiś tam kompas działa. Ale tak, tu jest most. Są i liczby. No właśnie, już przeszliśmy. Gdzieś tu musi być wejście na górę. O kurczę. O, to ci zagadka teraz. Jak my mamy się tu dostać? Stoję praktycznie przed tym. Zejść na dół? Zejść na dół. Jak my tam schodziliśmy? More messages. A strong memory clings to this place. What's this? Czy to jakaś pieczęć? Odkrył chyba, kim ona jest. O, ona przez to go zabiła. Tak będzie, prawda? You know I'll always love you. Right? Jeżeli pieczęć lakowa z herbem Hugenotów, jeżeli on powiedział, że ją kocha i nie zdradzi jej, a ona go zabiła. Z miłości do Prudence duch skrywał okropny sekret. No pytanie, zobaczymy co się dalej wydarzy. The closer you get, the more aggressive it becomes. Okej, wystraszyłam się, nawet go nie widziałam, ale ten dźwięk. Thomas found her Huguenot seal. I don't think he knew she was a French Protestant. She lied to him. He never knew the real her. Maybe he did, and that's what killed him. We should try to talk to him.
To znaczy, no wiadomo, okłamała go na początku. Myślałam, że tego będzie dotyczyć dialog. Patrzcie, no, ja jestem po prostu... Ja nie wiem, jak ja to robię. No nie pasuje mi. Dopiero jak się dowiedział, to tak jak tutaj zgadywaliśmy przed chwilą, no to po prostu ona stwierdziła, że jednak może nie dotrzyma tajemnicy. I go zabiło. Czy to on? Nie. No jeszcze ta chata. Ta chata na samym początku mnie interesuje. Oho. Gdzie? No trochę ich tu jest, prawda? No przyprowadził, to prawda. Najgorzej. Może wypiliśmy? Ale się udało. Potki. Niedobrze. Okej. Okay. I znów to. Tropiciel. Dziwna drewniana figurka znaleziono obok przeklętej skrzyni w obszarze szepczących drzew na zachód od obozu myśliwych. No właśnie, to już druga taka, nieprawdaż? Tak, razy dwa. Czyli co, wspinaczka do góry? No i proszę. Poczekajcie, to my wróciliśmy teraz do punktu wyjścia. Jak ja znowu to minęłam? Albo nie, nie, poczekaj, wchodź do góry. A tu byliśmy? Chyba nie. A może i tak. Chociaż nie wiem, teraz nie jestem pewna. Byliśmy. To jest najpiękniejsze. Gdzie my mamy się dostać? Trochę teraz tu błądzę. Bo na samym początku. Nieprawdaż? Tu byliśmy najbliżej tego naszego punktu. Nie wyśleć ducha. Przerzucimy się tu na naszą koleżankę. Tu nie było. To... No, przejdziesz? Pokazuje nam w tamtą stronę. Ciekawa, ciekawa sprawa. Wchodzimy sobie tutaj. Nieprawdaż? No i... No jakbyśmy mieli iść na tę górę. Okej, i co dalej? No tak, ale my z tym nie możemy nic zrobić. Idziemy dalej. Coś tu było? Okej. Okay. Wait, we wish only to talk. Take your whispers and be gone. Ej, ale to nie my. Ale to nie my jesteśmy tymi złymi. On się zrobił strasznie skoczny, skubany. Bastard!
Don't just stand there. Move. Tu się ruszam, daj spokój już po wszystkim. Nice try, Thomas. Byliśmy już w tym miejscu. To ciekawe. A i tak, jeszcze coś nas tutaj zaskoczyło i czegoś nie zebrałam z lewej strony. Czyli w dół. You unloved and godless, silent, worthless, blood guilty fool, forever never ending mercy by my loving kindness. No, I cannot. I will not. Prudence, forgive me. Forever silence is forever. Znamy ten głos. Thomas? Thomas, my God, no! What have you done? Stay, please, stay. Czyli sam się zabił i on był pod wpływem koszmaru. Ewidentnie to był głos tego koszmaru, który nas zrzucił w czeluść, w odmęty wody. Stare dłuto z wygrawerowanym napisem "Twoja miłość zawsze mi wystarczy". Pecha. Ten przedmiot wiążący ducha jest przepełniony jego esencją. Gdy zakończenie zerwie więź ducha ze światem, esencja zostanie automatycznie skonsumowana przez Antę. No dobrze. Zobaczcie, jak ona daleki ma wpływ. I fajne to było, że tak mówiła, jakby, nie wiem, cały czas była w ruchu. He took his own life. His were no ordinary nightmares. He died a gruesome death. No wonder he's still here. He is here. Jest tu. Pytanie gdzie? Kurczę, już myślałam, że ona go zabiła. Leave us be. Red McCraith, sir. I'm trying to help your wife, Prudence. Whisper not to me, you devil. Must we do this every single time? You take the lead, then. All right, let's banish it. Be gone, devil! You'll not have her! A czemu mamy go wygnać? Przecież... to jest taki bardziej przestraszony duch, prawda? Why the coded messages? What were you trying to say? The devil's whispers will come back. Forever she must flee. She must flee! Why would the whispers come for her too, Thomas? What aren't you telling us? Why are you here? Why aren't you running? Why isn't Prudence gone already? She'll listen if she hears it straight from you. Spoken plainly, mind you. No, no, not I. Not like this. When did the nightmares begin? No beginning, never ending. Let the whispers end forever. Let the whispers end. Let them end. Was there a face behind the voice, or a dark figure floating over you, perhaps, draining your life away? No, no, not but what we are, the creatures we all truly are, buried in the darkness. Did you take a sleeping draught? A remedy, perhaps? Did Prudence give you something? Give? She gave me everything. I kept it, and I gave it back. Prudence is not who you thought she is, and yet you kept her secret. I know her. I love her. Even after she betrayed the colony, even knowing she lied to you. Perfect love cast death out fear, because fear hath torment. He that feareth
is not made perfect in love. I promised to love her. A promise should be kept. Myślę, że pierwszym możemy go przekonać. Drugie też jest prawdą, niestety. O. Może delikatny. Sometimes a promise cannot be kept. I have loved her. I will love her. That's not enough. She needs me. She needs me. She needs me. He protects her. He just wants to keep her safe. So we banish him. Then she'll be safe. Whatever we do, Prudence has the right to know what's happening. We should tell her. Czyli jednak chyba pierwsza opcja byłaby lepsza. Stay here. Maybe we can help. What are you doing here? Zmartwiłby się i stwierdził, że odejdzie. To zaraz się dowiesz. No dobrze, czyli tak. Thomas poprzysiągł zawsze chronić swoją żonę. Koszmary Thomasa doprowadziły go do zabicia się. Kurczę, to też kiepsko brzmiało. No wiadomo, i wiadomo, że skrywał sekret. Kucharki. Just now you were talking to someone. Who was it? Byśmy mogli powiedzieć, że z jej. I'm alone here. Mężem. No po co mówisz, że jesteś sam? Jak zaraz będziemy mówili o jej mężu. Halo. Don't play with me, Banisher. Now tell me the truth. I'm sorry, I must press you further on your husband. Thomas had bad dreams, did he not? I do not wish to talk about it. And I'm very good at not talking about things. He died a horrible death by all accounts. Forgive me, but that pain, that fear, it must linger. Of course it lingers. I loved him and he died. He's gone and I remain. Clarity can be painful. We resist it. Lay it out plain for her. I understand he suffered from terrible nightmares. Did you seek help? A physician, perhaps? Of course we did. Nobody helped. Nobody could help. Perhaps you wished for a banisher. Perhaps. But if wishes were horses, beggars would ride. Nie mów jej takich rzeczy, że kurczę, była gdzieś nadzieja, a... At the siege of Vienna, we hanged wreckers. Mess with our grub, we'd gut you first. Aye. I found your secret code. You. You left those messages. What do you want? Not I, a ghost. And I'd like to know why. I don't know what trick you're playing here, but I don't like it. I'm leaving. Don't get in my way, Scotsman. Oh, wherever you go, your ghost will follow. Leave me be. She's a tough nut. She won't crack until she has no other choice. I can tell you the truth, but can you accept it? You rarely sleep. You wake exhausted, you feel drained, but blame it on the grief of your loss and the fear of your exposure. What do you know of me and my life? I know you're a spy. And I know your husband loved you very much. He found your cipher. His ghost writes upon your walls. There is no ghost here. What are you up to? I'm doing my job. Nothing more. Your husband haunts you. I'm here to help you both.
He thought I was a threat to you. He tried to chase me away. He loves you very much, which is why he won't leave you alone. Is he here? Is Thomas here? He is. He wants you away from New Eden, away from danger. I miss him every day. I know you do. Prudence, Thomas, it's time. Dlaczego wygnanie? No, nie mieliśmy jakiegoś takiego strasznie złego ducha do tej pory, no. Także chyba wstąpić. Thomas Hake, you met a tragic end. But, despite her lies, you lingered to protect the woman you love. My dearest Prudence, will she be safe without me? Will she live in peace? She's heard your warning. Now let her go. Let her live her life her own way. Please, tell her. Her love was ever enough. She knows. You have been heard. Farewell. No szkoda, że Prudence nie mogła go zobaczyć. What happened? What did you do to him? Thomas found peace. He wished you to know that your love was enough. Please. I need a moment. Alone. Dlatego na ciebie klikniemy. Leave me be. No dobrze. Czyli tak wygląda rozwiązanie tego zadania. Mam nadzieję, że tutaj wszystko znalazłam, co mogłam. Zerkniemy sobie jeszcze na mapę. No tu są... Tak, tutaj są takie miejsca nie do przejścia. Tu moglibyśmy podejść jeszcze ewentualnie. I... Rusard lost his mind. His love held fast. I can relate to that. I słuchajcie, sprawdzić, dokąd ta ścieżka będzie prowadzić. Bo na pewno dostaniemy jakąś informację w związku z tym. Tylko jak tam się dostać? Chwila. Okej. Okay. To wygląda tak. A, źle. Dobra, czyli tak. Tu musimy przejść jeszcze dalej, faktycznie. No cóż, kochał ją tak mocno, że nie mógł odejść jej zostawić. Tu będziemy mogli odpocząć i tepnąć się z powrotem do osady. A tu mamy tę ścieżkę zablokowaną. No dobra. Czyli to by było na tyle. Będziemy mieli punkty do rozdania. Mamy tak. Ewolucja. I mamy 2 i 2. To może byśmy coś tutaj spróbowali. Aha. Pokonanie wroga uderzeniem pięścią uruchamia atak obszarowy zadający obrażenia obuchowe. Fajne. A to tutaj. Pokonanie wroga uderzeniem pięścią uzupełnia pasek wygnania o 20%. Ej, to też jest dobre. Tylko nie możemy w ten sposób tego robić. Chyba, że damy tu punkcik. Tu punkcik. Trochę tego nie rozumiem. No przecież mamy 2 punkty. Za 1 punkt. Dziwna sprawa. Tu jest zamknięte. Każdy wróg trafiony uderzeniem pięścią zwiększa obrażenia uderzenia pięścią o 7%. Efekt ten może się kumulować. Resetuje się po zamianie. Po zamianie? Po zamianie. Użycie skoku. Gdy wskaźnik wygnania jest pełny, zwiększa obrażenia skoku o 500%, ale zużywa wszystkie punkty wygnania. Kurczę. To tak... średnio, no.
Możemy zone-hitować jednego przeciwnika, natomiast musimy znów napełniać pasek. Czyli w ten sposób możemy to tylko zrobić. Czwarty ciężki atak powoduje uderzenie pięścią. Dobra, to tak to zostawimy. To chyba jest tak, jak chcieliśmy. Czy odwrotnie? Tak, tak miało być. A tutaj... Zmiana na antenę zaraz po trzecim lekkim ataku powoduje uderzenie pięścią. To nie, to nam nie pasuje, bo czwarty atak mamy tam zbustowany. Przyrost punktów wygnania jest zwiększony o 15, ale maksymalna liczba wywarów jest zmniejszona o 1. Kurczę, słabo. Czemu nie mogę tych punktów wydać? No nie, no to nam nie pasuje kompletnie. No to trzeba to zrobić w ten sposób. Ekwipunek? Nie. Odpocząć możemy. Szybka podróż też dostępna. Wygnanie wroga zwiększa obrażenia następnego ciężkiego ataku o 200. Ten unik jakoś mnie tak nie kręci. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. I wykorzystaliśmy wszystkie punkty. Kurczę, niepotrzebnie wyszłam. Moglibyśmy oddać zadanie. Mamy porozmawiać z Kate. Więc szybka podróż. Okej. Do naszego domu. Zobaczymy, czego się dowiemy. No i najprawdopodobniej Twarda wróci z polowania. Może powie nam coś ciekawego. Cały czas tu jest. So? I've done my rounds, as you asked. And? I found two hauntings in camp. Fixed them both. Two? Really? There are likely more. But those two, at least, are ended. All right. So, I'll thank you kindly, Mr. McWraith. You've done your part and earned your place. My sister should soon return. She'll surely want to meet you. Until then, you may stay. I to by było tyle? Kurczę. I'll take my leave. I do. To myśmy się tak nabiegali. Możemy otworzyć? A, mamy klucz do rezerw traperów, proszę bardzo. I mamy aureole, zdobyliśmy to brosza pewnie, prawda? Dostępne jest ulepszenie. Obrażenia, uderzenia pięścią są zwiększone o 5. Pytanie, czy warto, bo... Poczekajcie, bo my już chyba brosze jakoś mamy, nieprawdaż? Ach, to jest ta nasza brosza. No dobra.
Teraz. No nic, podejdziemy do ogniska i ulepszymy sobie. Musimy iść spać. No to akurat. Czyli przewodnik, który nam mówił, byśmy zbierali wszystkie klucze. A dokładnie, żebyśmy zabierali je ze sobą. No, jak widać, odpowiadał nam słusznie. Okej. No to teraz w śpilkolot. Ekwipunek i ulepszenia. Rzeczywiście, my to mamy na pierwszym poziomie. Jest na trzecim i teraz brakuje nam wilgotnika. Wilgotnik jest nam potrzebny do bransolety. Eteryczne kości i złuk z mory. Karabinu jeszcze nie mamy odblokowanego. A amulet? Wełny nam brakuje. Tak naprawdę to tę wełnę moglibyśmy sobie już zakupić. I chyba to zrobimy. Dokładnie. A teraz tak. Co tu u ciebie słychać, Redzie? Złuk z mory. Tego nam brakuje. I? Złuku z mory. Czyli dwa razy byśmy musieli ją otrzymać. Pierścień pogromcy. Tak samo. Okej. Okay. Przezroczyste włókno. Ciekawe. Nie wiem, czy ma to sprzedawca. Możliwe, że nie. No, się pośpieszyłam znowu. Dobrze, że siadają do ogniska szybciej niż z niego wychodzą. No dobrze, i tak by wyglądało zakończenie śledztwa. Śledztwa. Odnośnie kucharki. A w następnym odcinku zobaczymy, co jeszcze przyniesie osada. No i nie mogę, prawdę mówiąc, doczekać się spotkania z Twardą. Kate came by. Thick skin is back and wants to see you. Why did she not wake me? Perhaps she resented playing the messenger. Perhaps she just wanted to make you late. She was vexed. Thick skin return has upset her. Kate reminds me of my sister. Aoife. Clan MacRaith's little Spitfire. Always at my heels. We're giving father's guards all kinds of hell. She was a wee thing, but strong. And the big men in armor didn't scare her. She had more brains than I, and more wild too. In sparring, she'd beat me handy. She would have made a fine swordswoman, had she grown. I've never met my brother and sister. Wait, what? Twins. By my mother's letters, they must be 8 years old. You never told me this. You never asked. I'd no idea you got letters from home. My mother writes once a year.
The letters take months to find me, if they find me at all. Until now, I've given it little thought. What are their names? What? I'm interested, that's all. You're bothersome. Ayomi Day is my sister. Temi is my brother. Three Duarte children walk the world. God help us. Good boy. Now that you can count to three, we can move on to four. I hope the twins have more charm than you do.